Ze względu na to, że właśnie wybieramy władze samorządowe, władze lokalne, to głosujemy w miejscu faktycznego stałego zamieszkania. Zasadniczo powinno się ono pokrywać z miejscem zameldowania na pobyt stały. Ale wiemy, że nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest i jeżeli jesteśmy zameldowani na pobyt stały w miejscu, w którym faktycznie stale mieszkamy, to tam będziemy mogli głosować, bo tam jesteśmy ujęci w stałym rejestrze wyborców. Jeżeli faktycznie mieszkamy stale gdzie indziej niż jesteśmy zameldowani na pobyt stały, to możemy zostać wpisani do stałego rejestru wyborców w miejscu faktycznego stałego zamieszkania, ale wymaga to od wyborcy inicjatywy. To on musi pójść do urzędu gminy właściwego i złożyć wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców w miejscu innym niż miejsce stałego zameldowania. A musi w jakikolwiek sposób udowodnić urzędowi gminy, że rzeczywiście w tym miejscu zamieszkuje? Tak. Temu mogą służyć dokumenty potwierdzające, że interesy tej osoby życiowe, ekonomiczne skupiły się w tym miejscu właśnie, gdzie zamieszkuje stale. Temu mogą służyć dokumenty potwierdzające, że wynajmuje długoterminowo mieszkanie w tym miejscu. A co to znaczy długoterminowo w tym przypadku? No, nie ma tutaj precyzyjnych kryteriów, kodeks wyborczy. Czyli nie ma żadnej cezury czasowej, jeśli chodzi o konieczność dłuższego pobytu w danym miejscu? Nie, ale ten pobyt musi mieć charakter trwały i musi się wiązać z zamiarem stałego przebywania w tym miejscu. To wynika z przepisów kodeksu cywilnego, który tak definiuje miejsce stałego zamieszkania. W jaki sposób jest to weryfikowane i czy ktoś to w ogóle weryfikuje? Organ gminy, który przyjmuje takie zawiadomienie, ma obowiązek weryfikacji. To nie trwa długo, ale też trzeba to wziąć pod uwagę, że taka weryfikacja jest prowadzona, więc nie należy z tym wnioskiem czekać do ostatnich dni przed wyborami. Można to załatwić już teraz, ponieważ kodeks wyborczy zobowiązuje wójta, burmistrza czy prezydenta miasta do sprawdzenia, czy dana osoba spełnia warunki do tego, żeby być wpisaną do stałego rejestru wyborców. To sprawdzenie to jest tylko weryfikacja dokumentów, czyli na przykład umowy najmu albo opłat za prąd uiszczanych w danym miejscu, czy może też wyborca spotkać się z sytuacją, w której policja sprawdzi, czy rzeczywiście pod danym adresem zamieszkuje? Kodeks wyborczy nie określa precyzyjnie środków, które ma zastosować wójt, burmistrz czy prezydent miasta. Może to być również wizyta na przykład urzędnika z urzędu gminy w miejscu, które wyborca wskazuje jako miejsce swojego stałego zamieszkania. Wyobraźmy sobie sytuację, że rzeczywiście mam meldunek w innym miejscu niż Warszawa, ale chcę zagłosować tutaj w Warszawie i tutaj chcę wybrać prezydenta miasta. Czy w takim razie poza tymi dokumentami, które muszę dostarczyć do urzędu gminy, spotykają mnie jakiekolwiek inne konsekwencje związane z tym, że na stałe dopisuję się do rejestru wyborców? Dopisanie do stałego rejestru wyborców po prostu przenosi miejsce, w którym wyborca stale będzie głosował. Trzeba pamiętać o tym, że to jest stały rejestr wyborców, w związku z tym to będzie wiązało się również ze zmianą miejsca udziału w wyborach, wpisania do spisów wyborców we wszystkich innych wyborach, nie tylko w najbliższych wyborach samorządowych. Czy ewentualnie, jeśli po wyborach samorządowych okaże się, że kolejny raz muszę zmienić miejsce zamieszkania, to mogę jeszcze raz dokonać zmiany w takim stałym rejestrze wyborców? Tak, oczywiście. W stałym nie ma żadnego limitu dopisywania się w ciągu roku na przykład. Nie, w stałym rejestrze wyborców trzeba być po prostu ujętym tam, gdzie się faktycznie stale mieszka, a oczywiście może się zdarzyć, że ktoś zmienia miejsce stałego zamieszkania i wtedy również albo na podstawie meldunku na pobyt stały, albo na podstawie takiego wniosku składanego w urzędzie gminy zostanie ujęty w rejestrze wyborców w nowym miejscu. To już na koniec. Do kiedy upływa ten termin dla osób, które chciałyby zagłosować w innym miejscu niż są zameldowane? Terminu w kodeksie wyborczym nie ma, dlatego że mówimy o zmianie stałego miejsca głosowania, o wpisie do stałego rejestru wyborców. Ze względu na to, że postępowanie w tej sprawie może trwać kilka dni, no i powinniśmy się też przygotować na taką możliwość, że wniosek nie zostanie uwzględniony, wtedy chcielibyśmy zachować jeszcze możliwość zaskarżenia decyzji o odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców do sądu, bo jest taka możliwość. Więc bezpiecznie będzie zrobić to z, powiedzmy, mniej więcej dwutygodniowym wyprzedzeniem.